po ciężkim sparingu z Przemysławem Garczarczykiem, jak Państwo widzą, spocony cały i zmęczony. Andrzeju, teraz już w 100% poważnie. Laikom często się wydaje, patrząc na walki, że a zrobiłbym to, zrobiłbym tamto. Dla przykładu, ja próbuję wyprowadzić cios w lewy. Powiedz mi, czy ty widzisz minutę wcześniej, że ja go zadam, czy 15 sekund wcześniej? Jak to wygląda z punktu widzenia profesjonalisty? Ja już widzę mniej więcej, kiedy cios chcesz wyprowadzić, kiedy ta ręka chce uderzyć, bo cofasz tą ręką, czy robisz jakiś taki ruch, którym ja wiem, że już zadasz jakiś cios, czy pójdziesz do przodu na nogę, czy do tyłu. Także tyle lat treningu, tyle lat boksowania. Mam się wtedy wyczucie dystansu, wie się kiedy po, na przykład zrobiłem ci zwód, ty opuszczałeś ręce na dół, mogę mu dojść na górę. Także tak jak mówisz, laikom wydaje się, że po prostu wejdą do ringu, czy oglądając walkę zrobiliby to, czy tamto. Tak nie jest. Sam wiem ze swojego przykładu, że nieraz nawet i w ringu nie idzie nic zrobić, a kiedyś siedzi i patrzy na inną walkę, nawet sam nieraz myślę, a zrobiłbym to i to, ale zawsze myślę, że to nie jest takie proste, bo biorę po prostu swój przykład na to. Także no wielu ludziom się wydaje, że jest inaczej, że mogą komentować na różnych portalach walki, czy mówić, że zrobiłby to, czy tamto, a tak niestety nie jest. I najlepszym dla nich rozwiązaniem tego problemu byłoby wyjść do ringu z kimś, ale to kibicowanie, że tak powiem w cudzysłowie, na portalach internetowych nie boli.